Dzień dobry Państwu, witam wszystkich na konferencji prasowej w Sejmie. Jesteśmy tutaj razem z panem posłem Krzysztofem Szczuckim, a pojawiamy się tutaj dlatego, że sprawa i temat nas do tego zmusiły nas również do tego wypowiedzi ostatnie pana marszałka Hołowni w kontekście sytuacji prawnej naszych kolegów parlamentarzystów, pana posła Macieja Wąsika oraz pana posła Mariusza Kamińskiego. Podczas konferencji prasowej pan marszałek Hołownia mówił o tym, iż otrzymał jakieś pismo, które upoważnia go do tego, pismo z Państwowej Komisji Wyborczej, które upoważnia go do tego, aby wystąpić do kolejnych posłów z zapytaniem, czy obejmują mandaty po panu pośle Kamińskim i panu Wąsiku. Oczywiście, szanowni państwo, my to pismo mamy dzisiaj przy sobie i przynieśliśmy je na konferencję prasową i z tego pisma, które zostało wystosowane, komunikatu, który został wystosowany do pana marszałka Hołowni, absolutnie nie wynika to, o czym mówi dzisiaj pan marszałek Hołownia. Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej nie potwierdzili, i to jasno wynika z tego dokumentu, nie potwierdzili, że mandaty posłów Kamińskiego i Wąsika wygasły. Nie ma tutaj takiego jasnego stwierdzenia, wręcz wprost członkowie Państwowej Komisji Wyborczej powołują się na chaos prawny, jaki w ostatnim czasie wywołało działanie marszałka Hołowni i próba przepchnięcia korzystnego dla niego orzeczenia przez Izbę Pracy. Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej zwracają uwagę na to, iż zostało w tej sprawie wydane skuteczne i prawnie wiążące orzeczenie przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Izba ta stwierdziła jednoznacznie, iż postanowienie marszałka Hołowni o wygaszeniu mandatów poselskich jest prawnie bezskuteczne. Zwrócono również uwagę na to, iż w tej sprawie wypowiedziała się również Izba Pracy, ale zgodnie z obowiązującym, szanowni państwo, prawem, zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, Izba Pracy nie jest właściwa w tej sprawie, nie jest właściwa do tego, aby zajmować się tego typu wnioskami. Zresztą wynika to wprost z ustawy o Sądzie Najwyższym. Ja może zacytuję, ponieważ mam tutaj fragment tej ustawy o Sądzie Najwyższym. W artykule 25 jest dokładnie napisane, iż Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego zajmuje się sprawami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. To jest jedno dosłownie zdanie. Natomiast w kolejnym artykule, w artykule 26 tejże właśnie ustawy, który jest dosyć rozbudowany, jest dokładnie zarysowany zakres właściwości i spraw, którymi zajmuje się Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. I do właściwości tejże Izby należy m.in. rozpatrywanie, rozpoznawanie innych spraw z zakresu prawa publicznego, niezastrzeżonych do właściwości innych izb Sądu Najwyższego. I właśnie to jest ten przepis, który stanowi właściwą podstawę prawną do działania Izby Kontroli Nadzwyczajnej właśnie w tej sprawie. Izba Kontroli Nadzwyczajnej jako pierwsza zabrała głos w tej sprawie, wydała skuteczne orzeczenie. Ta sprawa została już osądzona, w związku z tym mamy już do czynienia tutaj z powagą de facto rzeczy osądzonej i to sprawę zamyka. I dzisiejsze działanie pana Hołowni tak naprawdę to kolejne bezprawne kroki i kierunek bardzo niebezpieczny, jeżeli chodzi o polską demokrację. Panowie Wąsik i Kamiński są nadal parlamentarzystami. Szanowni państwo, kiedy się wczytasz tak dokładnie w to pismo, które wpłynęło do marszałka Hołowni i z Państwowej Komisji Wyborczej, to proszę zwrócić uwagę, na drugiej stronie jest mowa, że w przypadku stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła pana Mariusza Kamińskiego, i tu szczególnie ważny fragment, czego Państwowa Komisja Wyborcza nie przesądza, przesyłając niniejszą informację, pierwszeństwo do mandatu przysługuje. Nie ma absolutnie żadnej podstawy do twierdzenia, że tym pismem Państwowa Komisja Wyborcza cokolwiek przesądziła, cokolwiek stwierdziła, że przyznała rację marszałkowi Hołowni. Absolutnie tak nie jest. Przeciwnie, Komisja Wyborcza zaznacza tutaj w swoim piśmie, że ona nie wypowiada się w tej sprawie, nie zajmuje stanowiska. W związku z tym nie ma podstaw marszałek Hołownia do twierdzenia, że mandat pana Mariusza Kamińskiego wygasł i trzeba go obsadzić. Wszystkie działania, które będzie podejmował, jeżeli na to się zdecyduje, zmierzające do obsadzenia tego mandatu, po pierwsze będą oznaczały
jego potencjalną odpowiedzialność karną, a po drugie doprowadzą do tego, że Sejm będzie miał większą liczbę posłów niż tą przewidzianą w Konstytucji. Jak wszyscy wiemy, Sejm liczy 460 posłów, a nie 461 czy 462. W przypadku pana Macieja Wąsika sam marszałek Hołownia nie podtrzymał wniosku do komisji o wskazanie kolejnych osób z listy, co oznacza, że tym bardziej pan Maciej Wąsik, tak zresztą jak i pan poseł Mariusz Kamiński, powinni być wpuszczeni na salę posiedzeń Sejmu i móc pracować. Niepotrzebnie w naszym przekonaniu Państwowa Komisja Wyborcza jakkolwiek w ogóle zauważa orzeczenie Izby Pracy Ubezpieczeń Społecznych, która nie ma właściwości do zajmowania się takimi sprawami, dlatego w piśmie, które jako klub parlamentarny skierujemy do pana sędziego Marciniaka jako przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, wskażemy, że w tej sprawie właściwa, co wynika z przepisów polskiego prawa, jest Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Do orzeczeń tej Izby tylko i wyłącznie Państwowa Komisja Wyborcza w tej sprawie powinna się odnosić. Ergo oznacza to, że powiem raz jeszcze, panowie Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński są posłami, a wszystkie działania, które tak uparcie podejmuje Szymon Hołownia, są bezprawne, niezgodne z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym. I ja tylko jeszcze może dodam, bo myślę, że warto również, szanowni państwo, przytoczyć wypowiedź wybitnego konstytucjonalisty, który wielokrotnie w tej sprawie zabierał głos, pan profesor Piotrowski, który powiedział jasno i wyraźnie w jednym ze swoich wywiadów, iż Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są posłami, bo próba stwierdzenia wygaśnięcia mandatu podjęta w Sejmie była usiłowaniem nieudolnym. I również podczas tej swojej dłuższej wypowiedzi, swojego wywiadu, pan profesor Piotrowski zwrócił uwagę na to, iż Izba Pracy nie ma żadnych kompetencji do tego, aby zajmować się tą sprawą, i nie miała wtedy, kiedy kuluarowo pan Hołownia dogadywał się z szefem tej Izby i umawiał na określone, oczekiwane, zamawiane politycznie orzeczenia.